Witajcie. Chciałbym wam pokazać w tym filmie o to, w jaki sposób od jednego człowieka zależy bardzo dużo w kontekście naklejki NC. W sensie najprawdopodobniej to jedna osoba, no bo tak logika nakazuje twierdzić, i czy, czy właściwie to podejście jest mądre, które ta osoba prezentuje. A więc tak, tutaj mamy przykład manipulacji na naklejce NC. I widzimy to w tym miejscu. Jest to bardzo, bardzo odważne zagranie ze strony tej osoby, która to zrobiła. Ponieważ, jeżeli mogę to powiedzieć, a tak jest, zlecenia kupna działają w taki sposób, że jeżeli wystawimy sobie jedne zlecenia kupna, to nie możemy już wystawić kolejnych. Więc nie da się mieć na przykład trzech za różne kwoty zleceń kupna i jeżeli chcemy robić zlecenia kupna, muszą być one za konkretną kwotę. Jest to konkretna kwota, bardzo konkretna, stąd też twierdzę, że jedna osoba zrobiła 45 zleceń kupna na NC. A jeżeli nie, to jest to grupa osób i do mojego komentarza nie będzie to wprowadzało żadnych zmian. Komentarz mój odnośnie tego chciałbym zrobić w, tak jakby w tej formie trochę edukacyjnej, trochę w takiej formie co z tego wynika i co z tego może wyniknąć. Więc tak, jeżeli chodzi o samo posunięcie uznaję je za szalone, ale mądre, ponieważ yy, jeżeli chodzi o dzisiejszą cenę NC yy, jest, są to zlecenia kupna, które są tak jakby dosłownie oddziela, oddzielają one dwa miejsca tej naklejki oddzielają miejsce spadkowe od miejsca wzrostowego i jeżeli ktoś dzisiaj chce wydropić NC z kapsuły pierwsze co zrobi to najprawdopodobniej sprzeda ją właśnie tej osobie więc ta osoba, która ma takie zlecenia kupna pierwsze co musi mieć na myśli to to, że będzie ona amortyzować wszystkie te momenty kiedy ktoś losowo wydropi tę naklejkę jest to pierwsza rzecz, jaka jest w całym tym paradyg paradygmacie tego, tej manipulacji. Druga rzecz. Ta osoba musi zakładać, że mniej naklejek zostało kupionych po kwocie, za którą ona zrobiła to zlecenie, niżeli tak jakby naklejek, które zostały kupione za 70 zł. Kolejna rzecz, jaką musi ta osoba uznawać, to to, że tendencja ze Sztokholmu nie wpłynie na to, że ludzie będą sprzedawali te naklejki tutaj i tak jakby wyciągali pieniądze, i tak dalej. Więc tu jest bardzo dużo śmiałych założeń, żeby to zrobić. Nie? I w, w ogólnie, jakie są plusy tego? Tworzy bardzo dużą blokadę. Na to, aby właśnie te naklejki nie uciekały spoza tej ceny. I to jest gigantyczna blokada, ponieważ y, nawet patrząc na wolumen, jaki jest codziennie, widzicie, tutaj jest po, je, po jednej sztuce, tak naprawdę sprzedane, y, do, kilka dni zajmie to, żeby to wywalić za, za tą cenę. Do tego ta cena nie jest jakaś ekstrawagancka, co samo w sobie napędza dużo bardziej. Kupno. I potem, jeżeli będziemy mieli dużo więcej osób, które będą chciały kupić tę naklejkę, niżeli tych osób, które będą chciały ją sprzedać, to zlecenie moim zdaniem sprawia, że OK nie jesteśmy już tak odlegle. Kiedy mamy 72, 73, to myślimy, okej, okay, jest spoko. 75,5. ja uznaję, że nie jest to aż tak odległa kwota od np. 85, od 83 i że gdzieś tam to zlecenie można kupić. Więc z takiej natury psychologicznej ilość 45 i kwota, za jaką ta osoba to kupuje, wytwarza tak, jakby miejsce do pewnego rodzaju początku przełamań. I to, co jest straszne w tym wszystkim, to to, że to wszystko wisi na plecach jednej osoby. Jeżeli ta osoba nagle powie: Pas wychodzę. To, tak jakby, aktywuje ona pewnego rodzaju tendencję spadkową. Mam nadzieję, że użytkownik Paweł Cholebiak, ponieważ jest to jeden z najbardziej aktywnych użytkowników, bardzo pozdrawiam. Bardzo mądry chłop. Wiem, że Twoja teoria odnośnie tej naklejki była. Zupełnie inna i moim zdaniem, tak jakby nasze światopoglądy na temat tej naklejki, gdzie ja uważam, że ta naklejka raczej będzie w dobrych tendencjach, nie uważam, że będzie ona na spadkowych, uważam, że będzie ona raczej po dobrych cenach, to zauważ, że cały ten, cały ten nasz spór zawiesił właśnie na, tak jakby, na decyzji jednej osoby, która albo wyjdzie z tego, gdzie się zadeklarowała, albo nie wyjdzie z tego. Jeżeli nie wyjdzie, no, to raczej tutaj będziemy mieli aktywowaną tendencję wzrostową. Dlatego mi zależy na tym, żeby jak najwięcej osób dołączyło się do tej tendencji. Za to komuś, kto jest. Znaczy, wydaje mi się, że na Steamie nie ma osób, które stawiają na spadek czegoś, nie? Ale komuś, kto obstawia spadek, raczej będzie się wydawało, że taka osoba wyjdzie z tego. I tutaj chciałem pokazać właściwie to, że yy, to jedna osoba o tym decyduje. Rynek działa w taki sposób, w jaki działa, i trzeba się z tym liczyć. I to, co jest w tym ciekawe, to to, że odcina nas to trochę od próby analizowania tej naklejki. Po prostu, ponieważ to jest, widzimy się jakieś osoby, nie? co tu się właściwie wydarzy. I no, tak naprawdę jeszcze te czynniki losowe, czyli na przykład, czy z kapsułek będzie leciało więcej goldów, niż nie czy coś takiego, coś takiego, tej endze. Także ja ogólnie jestem fanem e, takich sytuacji na rynku, ponieważ one obnażają pewne systemy, które sprawiają, że mm, nie da się e, patrzeć na świat, znaczy na świat, przepraszam, na rynek indukcyjnie. One obnażają tak jakby nasze takie e, szukanie wzorów. Jest nawet taka choroba. E, nie pamiętam, jak się to nazywało. I... Obnażają one tak jakby nasze takie podejście do tego wszystkiego, że gdzieś tam jest tendencja spadkowa, wzrostowa, ponieważ tutaj jeden chłop tak naprawdę jest na pozycji monopolisty w pewnym przedziale i chodzi o to, że jeżeli inni ludzie zaczną go wyprzedzać, robi się nagle tendencja wzrostowa, to jest ten, tendencja wtedy taka wzrostowa, bym to nazwał liniową, czyli więcej osób zaczyna dołączać do bycia tak jakby akcjonariuszami, oczywiście w cudzysłowie, tej naklejki, no i powoli cena rośnie za pośrednictwem jednego, jednej osoby, która zmanipulowała cenę zaś jeżeli ta osoba się wycofa automatycznie będziemy musieli na, na, na samym początku obniżyć nasz próg czyli wiedzie wtedy tak jakby taka w cudzysłowie znowu e, e, tendencja eksplozywna w dół ponieważ no, tak jakby ten próg e, gdzie jest przecięcie między wzrostową a spadkową tendencją się zmniejszy, więc, yy, no, tak jakby ta naklejka sama w sobie będzie tańsza wtedy, i będziemy potrzebowali kolejnych osób, które nadrobią to, tak jakby ten próg wypełnią go, o, i to może pójść wtedy w dwie strony. I tutaj to, to co ja jeszcze chciałem powiedzieć, bardzo bardzo fajnie, że w ogóle mogę to powiedzieć: to jest to, że te wszystkie słowa, te wszystkie nazwy, te, te wszystkie sformułowania, te, te wszystkie jakby rzeczy, które można by było powiedzieć, że to jest jakieś matematyczne, coś z jakiegoś wzoru policzone, tak naprawdę to są zachowania ludzi, gdzie to jest w większości psychologia. Gdzie to w większości to, czy 4 złote jest tu, czy 4 złote jest tu, decyduje o tym, kto jakie decyzje podejmie. I ja jestem ogólnie fanem tego, żeby w taki sposób do tego podchodzić. I Używać tak, jakby tych wszystkich słów, nie wiem, bessa, hossa, yy, górka, dołek i tak dalej, ale żeby używać ich w takich kontekstach psychologicznych, żeby używać ich jako systemy rozumowania ludzi, że w tym momencie jest dołek, czyli właśnie ludzie zdecydowali, że tamta mm, konkretna cena była najniższą w danym okresie. I Jestem fanem tego, jestem dużym zwolennikiem, że mogę w końcu pokazać to na filmie. I tak jakby. No, no cieszę się, że w końcu to się udało. I udało mi się wyłapać ten moment. Także y, też namawiam do tego, żeby w ten sposób podchodzić do tej rzeczywistości y, inwestowania żeby nie robić sobie z tego wielkiej matematyki i wielkiej, y, wielkiego wpisywania w Excel cyfr i liczenia ich z motylków. Tylko jednak podchodzić do tego, gdybym był na czyimś miejscu, jak chciałbym się zachować, ewentualnie, tak jakby rozstrzygać, czy jak kapitał może się przesuwać i w jaki sposób ludzie mogą manipulować tym kapitałem, a raczej obracać nim, żeby coś na rynku się działo. I to jest moje podejście, jakby do rynku. Jeżeli ktoś mnie nie zna, no to proszę bardzo, to jest jakby. Obnażone w tym filmie i co? Zawsze można jeszcze kupić wspierającego, to tylko tak przypominam, bo wydaje mi się, że powinienem to mówić w jak największej ilości filmów, żebym móc sfinansować niektóre swoje projekty, które będą swoją drogą dla Was. One ja nie mam zamiaru, jakby robić żadnych projektów na własną rękę, bo gdybym chciał na własną rękę na przykład zarabiać, no to bym. Tak, przykład taki nigdy nie zrobił filmu o naklejce hero Heroic. Gdzie naprawdę, tak jakby publikowanie tej inwestycji, totalnie mi się nie opłaca, ponieważ nie mam ani jednej kupionej i tylko ludzie, widzicie, po filmie, po moim filmie, ludzie tylko i wyłącznie to, co zrobili, to podbili stawkę, gdzie dla mnie staje się to już mało opłacalne. Tylko, tylko tyle chciałem powiedzieć. Yy, no, nie wiem, czy po moim filmie, czy nie, to już nieważne, ale. Mówię tylko o wspieraniu, jako o tej formie, że jeżeli ktoś na przykład zarobił dzięki moim filmom 2 złote, to może kupić sobie nie wiem, wspierającego za 2 złote. Będzie mi miło. I dziękuję za to, że oglądałeś ten film. Niczego więcej, znaczy, nic od ciebie w sumie nie wymagam. Wymagam, żebyś nie wpadł pod auto. Trzymaj się.